Po kilku miesiącach przerwy do gry wróciła Ekstraliga Rugby. W zaległym meczu 6. kolejki KS Poznania Poznań podejmowała lidera rozgrywek, Edach Budowlanych Lublin. Przed pierwszym gwizdkiem obie drużyny oddały hołd ofiarom agresji Rosji na Ukrainę, po czym przystąpiły do rywalizacji. O ile w pierwszej połowie muszkieterowie dzielnie stawiali czoła faworytom, o tyle druga część meczu toczyła się już pod dyktando gości. Finalnie zespół z Lublina zwyciężył 48-22. Serce rugby, jakim jest młyn, konkretne, stabilne auty, stałe fragmenty gry, to jest podstawa. To niestety kulało, szkoda, bo w grze otwartej ja uważam, że momentami byliśmy lepsi. Niestety Lublin miał mocniejszy młyn. Założyliśmy sobie, że z Poznania wyjedziemy z kompletem 5 punktów. No i tak się stało, oczywiście. Na razie utrzymamy swoje miejsce w tabeli. Jednak no, wielki szacunek dla chłopaków z Poznania, bo spodziewaliśmy się, że po prostu ten mecz będzie szedł bardziej po naszej myśli. Powrotu na ligowe boiska nie mogą doczekać się rugbystki Black Rose z Poznania. Czarne Róże rozegrały w sobotę 2 mecze sparingowe z Budowlanymi Łódź. Oba zakończyły się wygraną podopiecznych Arkadiusza Mąkiny kolejno 50-7 i 21-5. Każdy sparing jest wartościowy, z każdego wyciągamy inne wnioski, wyciągamy lekcje i na nich się uczymy. Widzimy swoje błędy, widzimy, co mamy do poprawki, do czego musimy się jeszcze przygotować. Także szykujemy się do jeszcze mocniejszych treningów, żeby w sezon już wejść pełną parą. Przed Poznaniankami jeszcze 4 turnieje o Mistrzostwo Polski. Za tydzień muszkieterowie Dominika Machlika powalczą z kolei o zwycięstwo w piętnastkach z Ogniwem Sopot. Warto zaznaczyć, że w sobotę przed meczami seniorów i seniorek rywalizowała też młodzież. Od 10 do 14 kibice mogli emocjonować się turniejem o Puchar Prezesa KS Poznań. Poznań.